Odcinek 53. Dzień dobry. Jestem w Sztokholmie. Jest ze mną Julka, którą znam od godziny. Nie no, na Facebooku kojarzymy się. Miałem przylecieć do Szwecji z grupką osób. Niestety cała grupka osób odpadła, tak to nazwijmy. No i przyleciałem sam. A Julka z racji, że tu mieszka już 8 lat. Także pokażę mi trochę. Jesteśmy, jak nazywa się to miejsce, bo nie pamiętam. Drottningholm. Tak, jest to letnia rezydencja. Króla i królowej. O właśnie, domek letniskowy. Oni tutaj po prostu nie mieszkają, ale za to można sobie przyjść pozwiedzać za symboliczną sumę 50 zł. Co jest ciekawego w Szwecji? Już mam mówić? No dawaj. W Szwecji najciekawsze jest to, że przynajmniej najfajniejsze według mnie, że można wszędzie się rozbić z namiotem, nawet na prywatnych działkach i nie trzeba mieć do tego żadnego zezwolenia. Oczywiście trzeba być grzecznym i nie wolno hałasować ani robić nic złego naturze. Ja nigdy nie spałem w namiocie, znaczy za dzieciaka spałem w namiocie, a ty podróżując spałaś już pewnie dużo razy. No, stop się w namiocie. Tak? A jak jeździcie se czasem w te góry, to właśnie w namiot? Znaczy, zależy, no jak jest zimno, to wiadomo, nie bierzemy raczej namiotu, ale bardzo często jeździmy z namiotami. Aha. A jak nie, to chociażby łódkę i na wyspę gdzieś popłynąć tu w mieście, żeby żeby nie siedzieć w domu, żeby nie siedzieć przed komputerem. A to jest w ogóle tak jakby centrum miasta, co nie? Bo my trochę tak, no wysepka, ale tak jakby w mieście. Centrum to już nie jest, ale na pewno jest to jeszcze miasto. No bo tutaj wiesz, właśnie dookoła nic nie ma, tak. Co wam mogę ci... O, ja wam mogę ciekawego coś powiedzieć. Bo ja ze swoich doświadczeń z Tibią, grą komputerową, w którą grałem 10 lat, i ze Szwedami bardzo dużo grałem, powiedziałem to, że ludzie byli nieszczerzy. Że jeśli ktoś kogoś miał oszukać w tej Tibii, to Polak Polaka nie, Polak Szweda nie, ale Szwed Szweda lub Szwed Polaka tak. No i niestety trochę tak jest. Paliwko do takiego pięknego samochodu, jednego z tych, kosztuje 16 koron, tych szwedzkich, czyli razy 0,4. 42-43 grosze kosztuje jedna. Znaczy, okej. Okay. No czyli o wiele drożej niż w Polsce. Także widzicie, jak w Polsce mamy dobrze. Przyjechaliśmy zjeść te super popularne kiełbaski szwedzkie, które są drogie na mieście, a Jula załatwiła za pół darmo z Lidla. No tu też mają Lidl. Teraz jak wjechałem na Ukrainę, nie wiem czy znasz z obrazków z internetu zdjęcie podróby Lidla i Litr się nazywa. Litr, że monopolowy. Pokaż mi kiełbaski. A dlaczego one są jakieś specjalne szwedzkie? Z czego one są? Z czegoś specjalnego? One są nieprzeprawione z prawie samego czystego mięsa, także są po prostu śmierdzące. Śmierdzące kiełbaski szwedzkie, popularne. Będziemy jedli z widokiem na jakiś tam most, panorama. Przyjemnie. Nie wiem, czy w Polsce takie grillowanie jest legalne? Chyba jest, ale po prostu w Polsce to jakoś nie jest ultra popularne rozwalać się na przykład nad Wisłą i grillować. U nas są te schodki, nie? Nad Wisłą na przykład, ale tam chyba grilli nikt nie robi. Walczymy z grillem. A miało być tak pięknie. Może będzie obiad. Nie, bo jest problem, bo tu była podpałka. O, tu jeszcze jest kawałek podpałki, tylko weź to podpal. Że ta część nam się bardzo dobrze podpaliła, a tamta się nie pali w ogóle. No ale walczymy. No i patrzcie, co upiechciliśmy. Taki hot dog. Mi smakuje. Pogrillowaliśmy. Jest godzina. Czekaj, sprawdzę, żeby nie skłamać. Krzysz. 22:20. Ja jestem w szoku. Przedwczoraj w ogóle byłem pierwszy raz w szoku, że jest 22, a tu jest jasno. Jak to nazwać? No, a to jest hotel. W ogóle Julka mówiła, że zna ludzi, którzy znają ludzi, którzy mieszkają na łódce.
Nie, bo tutaj przechodziliśmy obok takich łódek i niektóre te łódki wyglądają naprawdę jak domy. Także Szwedzi potrafią sobie zorganizować domek na łódce. No co prawda nie w zimę, bo jest chyba zbyt zimno, ale w ciągu lata jak najbardziej. Weszliśmy na punkt widokowy Montelius Wegen. Dobrze powiedziałem? Dobrze, napiszę to w razie co. Taki widok mamy na całe miasto. Tu jest starówka przed nami, tak? To jest ta wysepka. Tam mamy wesołe miasteczko. Przepiękne. Sama nie jestem pewna, jak się to w drugi sposób. Nie jesteś sama pewna? Nie, to drugie pewne. O, no, bo ja chciałem wam powiedzieć, jak się nazywa ta ulica, ale po prostu zoomuję. To tak się nazywa. Jeśli Julka nie wie jak, to ja tym bardziej nie będę wiedział jak. To jest najwęższa ulica w Sztokholmie. Dziewięćdziesiąt centymetrów, tak? Według Wikipedii, ale Wikipedia wie wszystko. W ogóle jakiś czas temu Wikipedia zbierała dotacje, no bo oni się utrzymują tylko z dotacji. I wpłaciłem dychę, to teraz korzystam. Koniec odcinka. Chowamy kamerę. Żegnamy się z Julką. Dziękujemy za wycieczkę. I na dworzec powoli. No, niedługo odjazd. Także za 8 godzin już będę w swoim łóżku. Niesamowite uczucie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w takim razie. Pa, pa.